No hej, witajcie na kanale EV Repair, kanale, na którym chcę Wam pokazać, że samochody elektryczne to nie jest czarna magia. W dzisiejszym odcinku zajmiemy się testem, właściwie krótkim testem, ładowarki Emone One. Jak pamiętacie, wcześniej testowaliśmy ładowarkę Emone Free, która pracowała na trzech fazach i była w zasadzie tylko i wyłącznie montowana na ścianie. Natomiast w tej chwili mamy urządzenie semi-mobilne, czyli urządzenie, które może służyć jako ładowarka mobilna, czy tam nazwijmy to kabel ładujący mobilny i może być też mocowane na ścianie. Urządzenie nazywa się Emone One. Posiada wszystkie funkcje, które posiada Emone 3, m.in. balansowanie. Natomiast jest mniejsze, jest mobilne, jest kompaktowe. Także zaraz przejdziemy do unboxingu. Ładowarka przychodzi do nas w pudle. Oprócz tego w tym pudle znajduje się ona jeszcze w takim pokrowcu. No i co dostajemy w zestawie? A więc w zestawie dostajemy, wiadomo, samo urządzenie. Muszę tylko się z tym wyplątać, bo to już się oczywiście tym bawiłem, więc samo urządzenie, do którego podłączany jest kabel do ładowania. Także do tego za chwilę przyjdziemy, natomiast ona ma swoje unikalne gniazdo, do którego można różne kable też podłączać i to jest ważna rzecz, o której później troszeczkę powiem. Dobrze. Dodatkowo przejściówkę z jednofazowego gniazda na trójfazowe, gdyż nasza ładowarka ma podłączony na stałe wtyk trójfazowy. Także, żeby ładować się z gniazdka takiego zwykłego sieciowego Schuko, musimy zrobić coś takiego. Samo urządzenie jest znacznie bardziej kompaktowe od Emone Free, które jak pamiętacie miało dużo większy gabaryt, aczkolwiek posiada wszystkie te same funkcjonalności. Czyli jak po podłączeniu urządzenia, co zresztą Wam pokażemy, jakby mamy do dyspozycji wszystkie te same rzeczy. Jedyna różnica pomiędzy Emone One a Emone Free jest takie, że to urządzenie obsługuje maksymalnie 32 A, czyli 7,2 czy tam 7,3, już jak zwykle nie pamiętam, kilowata i korzysta tylko z jednej fazy. Także to też zresztą Wam pokażemy w działaniu. Dobrze, to jest puszka razem z kablem przyłączeniowym. Dodatkowo oczywiście Emone gwarantuje, że może zrobić na przykład kabel przyłączeniowy czy kabel ładujący na życzenie klienta o dowolnej długości. Dobrze, dodatkowo oczywiście dostajemy to co zawsze, czyli instrukcje obsługi, rysik do obsługi ekranu dotykowego z długopisem, pendrive z oprogramowaniem w razie gdyby urządzenie naprawdę się nam zawiesiło, dodatkowe zaślepki do tego jakby złącza, dwie, kabel USB do łączenia się z urządzeniem. I to jest wszystko co dostajemy w zestawie, więc teraz przechodzimy już do testu praktycznego. Oto co robimy, podłączamy urządzenie, albo może najpierw nie, najpierw urządzenie skompletujemy. Czyli w ten oto sposób podłączymy kabel ładujący do samej puszki. Cyk, jesteśmy w domu. Teoretycznie, zaraz się dowiemy, czy jesteśmy w domu. Podłączamy do gniazda siłowego. O, proszę bardzo. O, i to co widzieliście też w przypadku Emone 3, wszystkie te same funkcjonalności, także setup, review balancing, dostępne języki. No i jeszcze oprócz tego, to urządzenie akurat mam wersję taką w cudzysłowie najbardziej wypasioną, czyli z Wi-Fi. Akurat w tej chwili urządzenie już jest podłączone do naszej sieci tutaj lokalnej. Znajdziecie na dole link do wcześniejszej recenzji, czy tam testu urządzenia Emone 3, gdzie znajdziecie już całą tą procedurę podłączenia do internetu. Nie będziemy się drugi raz to bawić. Dobrze, przystępujemy do podłączania do samochodu. Samochód jest naładowany w tej chwili w 70%. Na pokładzie mamy ładowarkę 22 kW, czyli 3 razy 32 ampery. Tyk. Dobrze. Więc urządzenie od razu przystąpiło do ładowania naszego pojazdu. Teraz widać, że wykorzystuje 32 ampery z 32 ampery. Więc ładujemy się z prędkością 24 km na godzinę. Tak samo na urządzeniu też widzimy. Obecnie w tej chwili z jaką mocą dostarczany jest prąd do samochodu, czy tam energia elektryczna.
tej chwili jest 7,2, 7,1 kW, są takie wahania. Widzimy też, ile energii zostało już w tej chwili dostarczone. 0,2, 1, tam 4 kW i to cały czas rośnie. Ważna informacja jest taka, że to urządzenie też można zamontować na ścianie. Czyli to jest urządzenie już powiedzmy multipraktyczne, czy tam multi z różnym zastosowaniem. Czyli możemy sobie zbudować wieszak, są specjalne wieszaki, akurat my nie mamy w zestawie, które powodują, że możemy sobie urządzenie umieścić na ścianie, a możemy też je wozić ze sobą. Także ono już ma na tyle kompaktowy rozmiar, że powiedzmy porównując je do Zenkara czy do tego typu rozwiązań, no to już jest akceptowalne. Jedyną wadą, ograniczeniem tego urządzenia jest to, że korzysta z jednej fazy, natomiast wiele samochodów jeszcze i tak dużo większej mocy nie może przyjąć, a dla wielu starszych pojazdów funkcja balansowania akurat będzie zbawienna. Zresztą będziemy, to jeszcze o tym za chwilę też powiem, będziemy próbowali odzyskiwać zasięg w Peugeotie. Więc będziemy na nim testować funkcję balansowania, to będzie dłuższy test. Spodziewajcie się go najwcześniej na miesiąc, no bo chcemy tak naprawdę, żeby był on bardzo wiarygodny. Bo ja sam, tak jak już wielokrotnie wspominałem na tych filmach, w tą funkcję balansowania średnio wierzę, w szczególności w tego typu samochodach, jak Tesla. Natomiast ten samochód akurat zakładam, że mogłoby mu to pomóc. Więc będziemy się bawić, będziemy testować funkcję balansowania na nim. Dobrze, to tyle jeżeli chodzi o test praktyczny. Na tą chwilę urządzenie wiemy, że jest kompaktowe, wiemy, że jest lekkie, obudowa jest wykonana z wytrzymałego plastiku, natomiast nie ma w sobie takich ciężkich komponentów, więc jest dużo lżejsza od wszystkich Zenkarów i tego typu rozwiązań. To nie jest cegła, tylko to jest powiedzmy w miarę kompaktowa ładowarka, w miarę kompaktowy kabel ładujący, czy tam FZ, nazwijmy to w ten sposób. Teraz zrobimy jeszcze jeden test, czyli odłączymy na razie urządzenie. Może ja je odłączę już, powiem. Fajna funkcja. I wyciągamy. I teraz przełączymy się na gniazdko Szuko. I znowu przechodzimy do tego. Urządzenie się włączyło. O, chcę spróbować 32 ampery wyknąć, no to zobaczymy, czy da radę. No dobrze, to nawet ciekawie zaczyna się robić. No dobrze, tutaj to też jest dobry znak, bo pokazuje, że jesteśmy w stanie dzięki tej przejściówce i dzięki temu urządzeniu, jeżeli mamy wytrzymałe gniazdko Szuko, jesteśmy w stanie wyciągnąć prawie 32 ampery. Co jest dobrym znakiem, aczkolwiek pamiętajmy, że do tego są potrzebne odpowiednie zabezpieczenia. My tutaj mamy troszeczkę mocniejsze przyłącze i tak dalej, i tak dalej. W domu to może tak nie zadziałać. Natomiast urządzenie w tej chwili konsumuje 31,1 ampera, co jest dobrym wynikiem. Na szczęście nasz przygrzewacz jest do tego dostosowany. Więc taki pierwszy test, albo inaczej, no w zasadzie pierwszy test mamy za sobą, czyli test funkcjonalny plus unboxing, czyli wiemy, co znajduje się w pudełku, wiemy, jakie jest to urządzenie, wiemy, co możemy mniej więcej się po nim spodziewać. Dodatkowo tu chciałem dodać, że jeszcze jest port USB. To też to pokazywałem przy Emonet 3, dzięki któremu można update'ować oprogramowanie, czy ewentualnie przywracać urządzenie do życia, jeżeli coś się z nim stanie. Funkcjonalność urządzenia akurat mi się osobiście bardzo podoba, bo można multiplikować i przełączę z tej strony i można sobie tutaj też poprzez tą wtyczkę zamontować złącze typu pierwszego, więc uzyskujemy dosyć uniwersalne urządzenie. Także jest to urządzenie, które pozwala nam mieć dużo opcji w momencie, gdy wybieramy się w podróż, bo możemy ze sobą zabrać sporo dosyć, jakby to powiedzieć, przejściówek, bo możemy też zrobić sobie przejściówkę, zresztą my też takie przejściówki wykonujemy z 32 A na 16 i tak dalej, i tak dalej, gdzie będziecie mogli praktycznie ze wszystkich dostępnych gniazd się ładować. Także my te przejściówki w razie czego wykonujemy, jeżeli potrzebujecie jakiejkolwiek przejściówki z siły na Szuko, z Szuko na siłę, czy jakkolwiek inaczej, jesteśmy w stanie to wykonać. Także też o tym pamiętajcie, jeżeli cokolwiek od nas zamawiacie, czy potrzebujecie, śmiało walcie, Irmina Wam na pewno odpisze. Zapowiadam już to, że będziemy tą ładowarkę testować pod względem balansingu i to jest najważniejsza rzecz, którą chcemy przetestować. Urządzenie oprócz tego znajdzie się w naszej ofercie, także mamy zamiar wprowadzić to urządzenie w wersji z Wi-Fi, tak jak to,
bez Wi-Fi, wersję 7 i 2 kW oraz tak samo też wersję 3 i 6 kW. Jest sporo samochodów starszych, które nie potrzebują szybszego ładowania, a w zasadzie na przykład ja swoją Teslę też pod domem ładuję z mocą do 18 kW 20, bo mam po prostu takie przyłącze i nie ma sensu niczego większego uruchamiać. A na innych fazach mam tyle urządzeń, że po prostu i tak bym zaraz co chwilę wywalał korki albo miałbym jakiś problem z uzyskaniem mocy. Więc ja akurat korzystam z jednej fazy w domu, także jeżeli nie macie potrzeby ładowania się bardzo szybko, to akurat to urządzenie będzie dla Was wystarczające. Przy 7,2 kW jesteście w stanie naładować samochód nawet od zera do 100%, jeżeli byście się ładowali do 100. Nawet gdybyśmy mówili o Tesli z baterią o pojemności 85 lub więcej kWh. Na dziś to tyle. Dziękujemy za to, że byliście z nami. Oglądajcie następne nasze odcinki, oczywiście lajkujcie, no i subskrybujcie. Dla nas to jest bardzo motywujące, żeby kręcić coraz więcej materiału i żeby nie zapominać o tym, żeby zawsze w środę i w sobotę coś dla Was nagrać. Dziękujemy też za coraz bardziej żywiołowe dyskusje pod naszymi filmami.